Znajdujemy się przed Gliwicką Katedrą Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na jej wieży znajdują się trzy ogromne dzwony, jedne z największych w diecezji gliwickiej. Zapraszam Was na górę, pokażę Wam, jak wyglądają i jak brzmią. Jesteśmy tutaj przy bocznym wejściu do katedry i wchodzimy na wieżę. Wchodząc, pozwólcie, że przytoczę Wam historię pokrótce tego kościoła. Otóż został zbudowany w latach 1896-1900. Autorem projektu był architekt Grzegorz Kuczura. Na początku świątynia była przez krótki czas kościołem filialnym Gliwickiej Parafii Wszystkich Świętych. W 1908 roku nastąpiło erygowanie parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, a jej pierwszym proboszczem został ksiądz prałat Józef Jagło. W 1992 roku papież Jan Paweł II erygował diecezję gliwicką, a kościół parafialny pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła podniósł do godności kościoła katedralnego. Pierwsze dzwony z brązu Święta Maria, Święty Józef i Święty Jerzy odlane były w Ludwisarnie braci Urli w Apoldzie i uroczyście poświęcone 12 czerwca 1899 roku. Posiadały już napęd elektryczny. W marcu 1917 roku niemieckie Ministerstwo Wojny zarządziło ich zarekwirowanie na cele zbrojeniowe. Nowe dzwony zamówiono dopiero w 1921 roku w Bochum. Największy dzwon, Święta Maria, o średnicy 1,88 m, posiada napis po łacinie oznaczający: Święta Mario, Królowo Pokoju, módl się za nami, od powietrza, głodu i wojny wybaw nas, Panie. Średni dzwon, Święty Józef, o średnicy 1,57 m, posiada napis: Święty Józefie, opiekunie nasz, wejrzyj na Twoją rodzinę i strzeż ją w roku pańskim 1922, w roku srebrnego jubileuszu księdza proboszcza Józefa Jagło. O, tutaj wchodzimy już w tą taką ostatnią część. Tu są ciężary zegara. No troszkę ta wyprawa do góry daje się we znaki. Tutaj już są ostatnie schody i nad nami jest konstrukcja i dzwony. Pozwólcie, że jeszcze opowiem, tutaj będąc, o, tu jest szafa napędowa po lewej, a najmniejszy dzwon, Święty Jerzy, o średnicy 1,38 m, posiada napis: Święty Jerzy, walcz za nas. 538 parafian poległo na wojnie 1914-1918. Niech odpoczywają w pokoju. Niech nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje życie za przyjaciół swoich. Celowo podaję Wam średnicę, dlatego że udało mi się całkiem niedawno zdobyć oryginalne tabele firmy odlewni dzwonów z Bochum, gdzie na podstawie średnic oraz tonacji podam Wam dokładne wagi tych dzwonów, dlatego że wydaje mi się, że te występujące gdzieś powszechnie w internecie kryją sobie nieścisłości, także dzisiejsze wejście i badania potwierdzą dokładnie, jaka jest waga dokładna tych dzwonów, dlatego że jest to troszkę inny profil dzwonów i są one staliwne. Także zaraz wchodzimy już na ostatnią kondygnację, gdzie znajdują się dzwony. Tutaj ostatni odcinek, najbardziej stromy naszego wejścia. Mamy tutaj klapę, którą otwieramy i już jesteśmy przy samych
dzwona. Dzisiaj mamy bardzo wieczny dzień. W związku z tym może być tak, że o, tutaj widzę, trwają prace malarskie, konstrukcji, bardzo dobrze. Także zaraz pokażę Wam konstrukcję i same dzwony. Dzisiaj mamy troszkę wieczny dzień, ale postaram Wam się nagrać te dzwony, jak one biją. Zaczynamy od najmniejszego dzwonu i sami przekonacie się, jak piękny dźwięk mogą mieć również dzwony staliwne. Teraz przechodzimy do dzwonu środkowego, to Święty Józef. I włączamy napęd i zobaczymy, jak Święty Józef będzie dzwonił. Thank you.
przeanalizujemy każdy dźwięk z osobna, dzwon najmniejszy. Taką siłę w moich rękach, żeby samemu zadzwonić na przykład dużym, ale spróbujmy. Teraz przechodzimy do dzwonu średniego. No, nie jest łatwo operować po tej konstrukcji. Przechodzimy teraz do dzwonu. Widzicie, trochę drga to wszystko, bo tutaj ręcznie dzwonię. Powiedziałem wam, że na wieży katedralnej znajdują się trzy dzwony, ale to nie do końca prawda, dlatego że znajduje się tutaj jeszcze czwarty dzwon. Dzwon, który został odlany w nieistniejącej już Ludwisarni Wacława i Anny Felczyńskich i przez długi czas znajdował się w środku w katedrze, ale przy okazji remontu dzwonów katedralnych trafił na wieżę, jest poświęcony, właściwie uwiecznia sobą wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II tutaj właśnie w Gliwicach w 1989 roku i jest to dar Wacława Anny Felczyńskich oraz wnuków Agnieszki i Krzysztofa. Także tutaj też jest jego funkcja teraz jest taka, że wybija godziny zegarowe i wreszcie mógł trafić na wieżę. Jest też takim hołdem dla nieżyjącego Wacława Felczyńskiego. Chciałbym wam tutaj jeszcze pokazać specjalny system, jaki został zastosowany pod tą konstrukcją, system wibroizolacyjny. Jest tutaj 12 punktów podparcia tej konstrukcji, przez co podczas dzwonienia zminimalizowany jest wpływ dzwonów na wieżę. Elementy stalowe, które uległy korozji, zostały również wymienione. Tutaj widać pewne dołożone elementy, wzmocnienia, także miejmy nadzieję, że konstrukcja ta będzie służyła przez kolejnych wiele lat. Też jest ważne tutaj to, że nie została całkowicie wyrzucona, tylko została zachowana w stylu takim lekkim, niemieckim. Jak powiem szczerze, bardzo, bardzo mi się podoba i preferuję ten system. Oczywiście tam, gdzie konieczne to było, zostało to wzmocnione, ale tutaj widzimy, że zostało wszystko zachowane historycznie. Z tego, co dowiedziałem się, jedna z firm, która tutaj też brała udział w opiniowaniu, planowała zamienić zawieszenia na wykorbione, wyrzucić użyskowania zębatkowe, czy w ogóle zmienić system na system łożysk kulowych. Pewnie wymienione zostałyby też serca, te oryginalne, więc no na pewno byłoby to z dużą stratą dla tego instrumentu, ale ostatecznie
tutaj wykonawcą był kto inny i udało się zachować ten historyczny system, oczywiście z modyfikacjami mającymi na celu minimalizację wpływu dzwonów na wieżę, wibroizolację, ale cała idea i konstrukcja pozostała taka jak w 1921 roku, jaką założyli Niemcy. Chciałbym tutaj zwrócić Wam jeszcze uwagę na to rozwiązanie, które występowało głównie przy dzwonach stalowych, mianowicie ułożyskowanie zębatkowe. Było to rozwiązanie niemieckich inżynierów, również stosowane przez Austriaków. Powodowało to to, że dzwony wchodząc na zęby nabierały jakby większej siły. Oczywiście przy rozruchu na początku potrzebne było wygenerowanie większej siły, natomiast później te zęby już jakby same zaczęły napędzać ten dzwon, same się napędzały. Jest to także tutaj ruch taki, bym powiedział, posuwisto-zwrotny, który minimalizuje siły dynamiczne powstałe podczas dzwonienia i nie jest odczuwalny tak duży wpływ dzwonów na konstrukcję wieży. W związku z tym na dosyć delikatnie wyglądającej konstrukcji można było umieścić stosunkowo duże dzwony i jest rzeczą pewną i jest rzeczą sprawdzoną, że wymiana tego typu rozwiązania na ułożyskowanie powoduje generację znacznie większych sił działających na wieżę kościoła. Przykładowo praski Zygmunt posiada również to rozwiązanie. Tutaj zostały, ponieważ stare uległy zużyciu moduły zębatkowe, zostały odlane całkowicie nowe. Dodatkowo zostały ulepszone termicznie, przez co są mniej narażone na zużycie. Także szczególnie w dużych stalowych dzwonach to powinno być standardem. Te rozwiązania powinny być, o ile nie występują, powinny zostać przywrócone, bo jest zupełnie inna kultura dzwonienia, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, o wpływ sił dynamicznych na wieżę, jak również przy zawieszeniach prostych, gdzie jednak to serce wyprzedza, delikatnie uderza w ścianki. Jest to zupełnie inna jakość. Przede wszystkim jest to bardziej bezpieczne dla dzwonów. Także to tyle z Katedry Gliwickiej. Mam nadzieję, że podobał Wam się dźwięk tych dzwonów, bo ja jestem rzeczywiście pod ogromnym wrażeniem. Jeszcze teraz mam gęsią skórkę i widzimy się w kolejnym odcinku. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie proszę o zostawienie subskrypcji, komentarza, łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę.